Gdy uda ci się naprawić gniotownik za 20 zł. A nie, już tam 1700 zł, nowe walce. Siema! Z tej strony Fiflak Farmer. Mamy jeden walec skończony, nasmarowany, ponacinany. Takimi kawałkami spawy dałem. Ja wiem, że to wygląda jak wygląda, no ale... Nie będę całego spawu naokoło jechał, bo to nie o to chodzi. Raz, że mi się nie chce, dwa, wcale to nie jest mocniejsze niż spaw co jakiś kawałek, a tym przynajmniej może pracować jakkolwiek. Taka jest moja teoria, bardziej to jest teoria na lenia. Idę ten drugi ogarnąć, robimy timelapse'a z szybkiego składania, bo by to za długo wszystko trwało i widzimy się na pierwszych testach. Czy pociągnie kukurydzę, czy nie? Drugi walec mamy ponacinany i poobspawany, przesmarowany. Oj, długo musiałem tawotnicą tam pchać, żeby jakikolwiek smar wyszedł. No, trochę tego smaru nie widziało. No i co? Włączam timelapse'a, składamy to i widzimy się, jak to będę uruchamiał. Dobra, tak, bez osłon mamy złożone, bo co będę zakładał osłony, jak nie wiadomo, czy to tam nie obciera, czy wali. Włączymy na sucho bez osłon, najwyżej wrzucę trochę kukurydzy. No nie wiem, czy ta kukurydza pójdzie, ale przynajmniej zboża będzie ciągło normalnie, bo wcześniej się te walce potrafiły już grzać, zresztą widzieliście, jak wzdłużne mają rowki od zboża, nie? Także ten gniotownik już swoje w życiu zrobił. Przesmarowaliśmy wszystkie łożyska, poskładaliśmy, pasek jeszcze został. Jeszcze pochodzi. W kombajnie my nie takie mieli i się szło mucić. Także nie ma co generować kosztów, proszę Państwa. To jest remont za 10 tarcz do kątówki, no to może 15 zł. No i smar 20 zł. Przyinwestowane. 10 lat może pochodzi jeszcze, nie? Dobra. Polimy i zobaczymy. Czy to ruszy, czy to nie ruszy. Jak będzie wszystko chodzić, to od razu osłony zakładam, żeby nie było.
No dobra. Sypnijmy mu kawkę kukurydzy. Kukurydzy, bro. Bo potem nie będę tego łapą wybierał, jak to nie pójdzie, a wiem, że to nie szło. O, proszę. Dajemy jakie worki. I tyle, co się nasypie, to bykom pozbieram. Włączamy. Oczywiście klucz musiał objechać i łapa już czerwona, no. Normalne. Nieelegancko. Patrzcie, moi drodzy. Musicie mi wierzyć na słowo. Ale on w ogóle kukurydzy nie ciągnął. W ogóle. A teraz ma walce dociągnięte. Zresztą słyszycie, jak huczy, że trą o siebie. I patrzcie, jak mieli. Jak gniecie. No nie nagrałem, jak nie ciągnie, no bo wciepałbym tu kukurydzę do tego wachu, żeby wam pokazać, że nie ciągnie i potem by kto musiał wszystko wybierać. No w sumie by nie musiał, tylko by walcami przeszło. No trudno. Znacie fiflaka trochę, musicie mu zaufać, że nie ciągnął. Czyli remont za 20 złociszy. Taki. Taki. Dobra. Składamy osłony, żeby się nic nikomu nie stało. I zmielę trochę kukurydzki. Zobaczymy, jak to pójdzie na woreczki. Ja lubię, jak coś takim sknerstwem zrobię, że to chodzi. A nie już tam 1700 zł, nowe walce. Wiadomo, czasem przeważnie nawet jest tak, że lepiej zapłacić niż dziadować. Ale jednak raz na jakiś czas się uda. I właśnie się udało. No już mam dzień zrobiony. Dobra, ogarnięte, założymy woreczki i nagnieciemy trochę tej kukurydzy. Będę miał do kur, a i bykom już muszę nagnieść, bo od soboty mam rozebrany ten gniotownik, a dziś o wtorek. I wach już mam pusty, żeby mi dać żrać, czy jak to tam mówią. Dobra. Tu mamy taki syp fajny do bąka kukurydzy. No a do tego nie mamy, no bo tym kukurydza nie szła. Będzie trzeba coś przerobić, jak to będzie szło tym fajnie. Bo do kur to lepsza taka zgnieciona niż taki miał z bąka. Na razie przyniesiemy na próbę wiaderkami. Co tam z tego będzie?
A ja bra. Opuścimy mu trochę. Nie musi aż tak mleć. To mi nie zależy. Aha. Teraz się te nie miną, ale może się miną, minę. No i dobra. No dociąg się. Możemy mleć. To BHP. Fajne, kiedy te słuchawki kupiłem z radyjkiem. Te włączą. Zaro przyjemniej, nie? Dobra, rzetelne podsumowanie. Idzie jak pieron, ale tu miałem za bardzo jeszcze walce dociągnięte. Dalej pięknie miele, ale to jest jeszcze za drobno. Popuściłem walce i uzyskaliśmy taki efekt. Widzicie? Pięknie połamana kukurydza. Zaraz wam to zlustruję na mletej. Oj ludzie, muszę woreczek otworzyć. Patrzcie, widzicie różnicę? Bajka. Do kur idealna. Jestem mega zadowolony. Bo to była wielka niewiadoma, a jednak jak ktoś ma gniotownik, jest trochę z tym dłubania. A ktoś ma cały dzień na to poświęcić, no to za jeden dzień to zrobi. Ja takim doskakaniem do tego to 3 dni po 2 godziny. No, 3 dni po 2 godziny mi zeszło. Czyli 6 godzin roboty, ale super. Miele byczką i się żegnam z wami. A jeszcze się was mogę dopytać, bo tu też są renówkowicze. Nie wiem, czy tak będą długo oglądać odcinek, ale szkoda mi tej Renatki i stwierdziłem, że wyjmę jej tą pompę wtryskową. Co nie? Bo ona nie wydala, no. Już jak ją kupiłem, tą renówkę, to ona miała około 160-170 barów. Maksymalnie dawała radę, a oryginalnie mam mieć ustawione 220 na wtryskach, nie? I ona też tak kaszle, tak poli, jakby nie chciała. Wiem, że tych tulei nie wymieniłem, trochę se żałuję, pluję se w brodę, no ale nawet jak ma nowe pierścienie, powinna chodzić fajnie, nie? Szczególnie, że te tuleje nie były jakieś zużyte, no nie miały już tej honu nie było, ale progu na nich też żadnego nie było. I pytanie do was takie, jak tą pompę wyjąć? Czy ona jest połączona z tą pompą hydrauliczną? Pierwszą pompę hydrauliczną odkręcić, a potem tami wyjdzie? Czy jak to jest, moi drodzy? Czy wystarczy mi tą pompę odkręcić i jakoś to tam odkręcę? Bo się zastanawiam. Tą pompę i tak bym chyba odkręcił, bo tutaj cieknie.
A czasem może lepiej nie ruszać. Bynajmniej jak ktoś wie, to bardzo bym prosił o informację w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Na razie. Wracamy do nagrywania.